Hej, cześć. Znowu w SnowRunnerze. Witam Was serdecznie. Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, postanowiłem, że skorzystam z modu, który dodaje nam kasę. A zrobię to z tego powodu, że gra niestety zabiera pieniądze. To przytrafiło się mi, to jest być może jakiś bug w grze, no nieważne. W każdym razie no, uważam, że to nie jest fair, jeżeli wykupujemy sobie jakąś część do samochodu, zmieniamy ją, a potem tej starej, starą musimy na powrót kupić. Powinniśmy jednak za coś zapłaciliśmy, to powinniśmy mieć, a nie żeby ją po prostu tracić. Bo tym bardziej, że nie zostałem poinformowany o tym. No więc od czego są mody? Oczywiście są właśnie po to, żeby je z nich korzystać, więc ja tu znalazłem taki super mod, to też Wam polecam, który dodaje nam kasę i tutaj nie będziemy się rozdrabniać, tylko od razu damy sobie 500 tysięcy kasy. Także mamy 547 tysięcy i to jest ok, nie? Także już nie będziemy musieli się tutaj zastanawiać, czy jakąś część trzeba sobie kupić i dlaczego ona zniknęła. Po prostu możemy sobie kupować, co chcemy. Ten samochodzik sobie oczywiście możemy zachować, żeby on tutaj nie zabierał miejsca. A jeżeli chodzi o nasze misje, to w ostatniej chyba tym banditem, tak, tutaj z tego magazynu zdaje się, że jechałem. I tak, musimy dostarczyć do kamieniołomu płyty betonowe i serwisowe części zamienne. No ale musimy najpierw dostać się do tej zapory, więc cóż, ruszamy do zapory. Ciekawy jestem, jak to będzie. Aha, to wiecie co, to nie musimy właściwie do niej jechać, możemy po prostu się do niej przenieść. Wydaje mi się, że możemy się scholować do garażu, zachować ten pojazd, teraz przenieść się do zapory i przenieść się do garażu tutaj. W sumie to straciłem 10 tysięcy, ale ja już nie będę się bawił, wiecie, w te zarabianie kasy, bo to jest trochę moim zdaniem nie fajne. Powinniśmy nie mieć tutaj jakby tej opcji z wykupywaniem kasy, bo to nie jest żadna handlówka. Te pieniądze są tutaj, tym bardziej, że właśnie gra nas karze w jakiś dziwny sposób. Dobra, tak sobie to po prostu usprawiedliwiłem się. No dobra, zobaczmy, co my tu możemy po prostu dokupić wtedy, skoro mamy tyle kasiorki, to możemy wykupić sobie, jakie chcemy, te opony terenowe. No mamy kupione te, ale kupimy sobie jeszcze te. Kupimy sobie jeszcze te. Opony błotne są dopiero od 12 levelu. No to jeszcze, jeżeli chodzi o wyciągarkę, to mamy dłuższą linę kupioną. I teraz wykupimy sobie jeszcze, no tutaj zbiornik paliwa, widzę, że jest siodło wysokie, ale chyba nie mamy nic więcej. No dobra, to co, opuszczamy garaż i zobaczymy, jak ta misja wygląda właśnie. Płyta betonowa, ale czekajcie, bo ja muszę zobaczyć, o co chodzi z tą płytą betonową. Bo to jest chyba tutaj. Kłody w ręce pracownika. Nie, przepraszam, to jest chyba z Husky. Tutaj, forwarding. Ciężka praca uszlachetnia. Płyta betonowa i ta płyta jest tutaj. A, z tego magazynu. No dobra, to jedziemy w takim razie. A tutaj też są od razu serwisowe części zamienne i do kamieniołomu, który jest... Ach, tutaj.
No dobra, to bierzemy serwisowe części zamienne. Pojedziemy tutaj prostą drogą na kamieniołom. Zupełnie nowa mapka. O, no dobra. Czy mamy tu jakiś ładunek? A gdzie są serwisowe części zamienne? A, w centrum serwisowym. Czyli najpierw musimy w lewo pojechać. Dobra, to ruszamy w takim razie. Ustawimy może ten mikrofon tak, żeby było mnie lepiej trochę słychać. Ok, to ruszamy. Sobie światło troszkę wyłączę. O, nie potrzebuję. Dobra, tu z tego co pamiętam, to w lewo. Ciekawy jestem tą płytę betonową, jak to ją przewieźć. Moglibyśmy sobie też inny samochód kupić, zobaczyć jakie są. No to zaraz to zrobimy tak. Sobie zrobimy najpierw ten te serwisowe części zamienne, zawieziemy. A potem jak zrobimy w ogóle tą misję do końca, bo to ta płyta betonowa, mam nadzieję, że też nam wejdzie na tą pakę po prostu tutaj. Mapka w tej zaporze to wygląda no, podobnie do tego całego stanu. Ona właściwie ma tą samą stylistykę. Wydaje mi się, że... O, Assassin's Creed Valhalla dostał jakiś update. Znaczy patcha jakiegoś dostał, dużego w miarę, bo się długo wgrywało. Tak z jakieś 15, no nie wiem, 5-10 minut. Ej, ej, ej. Pokaż uszkodzenia. Nie chcę wyjść z tego trybu. No dobra, mamy zaporę. Tu już ją kiedyś pokazywałem, bo tu już w moich nagraniach byłem w tym miejscu raz. Możemy sobie zmienić widoczek, nie na... Taki fajniejszy trochę. Tutaj sobie zobaczymy tą całą zaporę.
Tu widać, że z tej strony chyba ten poziom wody jest niższy, nie? Niż tam po tej drugiej. Ciekawe, czy to się będzie nam zmieniało z biegiem gry, czy tak zostanie. No dobra, przełączymy się już na ten widok profesjonalny. A, tutaj mamy też... O kurczę, nie wiem, czy ja to jestem w stanie zrobić. A. Bo ja najpierw to muszę chyba zrobić tutaj, to zadanie. No właśnie, muszę tutaj deski. Dobra, najpierw musimy chyba zrobić tu, bo ja tu nie przejadę dalej. Chyba, że naokoło pojedziemy. Wiecie co, to cofniemy się. Trochę kiepsko. No dobra, zmienimy to zadanie. Gdzie to było? Tu, ciężka praca uszlachetnia. Gdzie jest ten kamieniołom dokładnie? Tutaj aż. No tu jest jakiś skrót, ale czy ja przejadę go? No zobaczymy. Objazd to pewnie będzie tutaj jakiś. Zobaczymy, jak to wygląda ten objazd. Najpierw należałoby ten most chyba naprawić, powiem szczerze. Serio? Tutaj trzeba zjechać? No tak. Oj, 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 oj. O, chyba się wywrócę za chwilę. O, dobra, mamy jakąś fajną rzecz tutaj. Warto było tu pojechać, bo tu jest część, którą sobie weźmiemy. Zdobądź modyfikację. Włączane AWD dostaliśmy. Do jakiegoś White Western Star, ale nie mam tego pojazdu, ale jest modyfikacja. Sam jestem ciekawy, jak przejedziemy przez te bagna tutaj. Są takie. Pewnie niedługo będą. A, tutaj już są. Dobra, muszę się rozejrzeć. Niby droga tutaj prowadzi. No dobra, to ruszamy.
No, tutaj chyba jest... Tak, to już jest ten zjazd. No, jedziemy, jedziemy. Dobrze, zobaczymy, gdzieśmy dojechali. Dobra, a my musimy jechać do kamieniołomu, czyli tutaj... Jakoś tak. No dobra. Tu jest chyba zjazd do tego kamieniołomu nawet. Za równy teren to tutaj nie jest, powiem szczerze. Faktycznie kamieniołom niezły. Jak tutaj zjechać? No dobra, zobaczymy zaraz. Tu jest zjazd, ale to... o kurcze, trzymaj się. No dobra. Było kiepsko przez pewien moment. Tu jest zjazd? No tak. Źle. O. No tak. Tu jest zjazd, aleśmy ten zjazd źle po prostu pokonali. No dobra. Niestety, trzeba jechać z inną misją. Nie to, tylko zrobimy te płyty beton deski, czyli... O, to, most. Dobra. Most, a gdzie są deski? Tu jest magazyn z deskami. To deski przywieziemy sobie z... No nie, to po deski pojedziemy do po prostu innego miasta. Holuj. Teraz mapa ogólna. Dobra. Sklep z pojazdami. I teraz kupimy sobie... No. Czy ja to kupiłem? Nie wiem. A tak, 25 tysięcy. A nie, to tego to ja nie chcę. Sklep z pojazdami. O. Dobra, teraz tak, zobaczymy, co my możemy kupić. Teraz sprawdzimy. No możemy pokupować faktycznie tutaj tych samochodów dosyć dużo już. A do tego Western Star żeśmy chyba dostali. AWD. Autostrada, ciężkie zastosowania. Ciężkie Pacyfik.
A tutaj są te Azowy. I z tego Azowa to wiem, że to chyba ten był ten polecany, ale to co, ranga 20? Nie. 26 to też nie. A może Teren to był? A, to był ten. Azow 64-131, zdaje się, to taki. Pojazd niedostępny w Ameryce. A, dobra, to trzeba by było się przenieść do Alaski, na przykład tutaj. No i tutaj go kupić dopiero. Był chyba gdzieś tutaj, nie? W terenie. A w tym rejonie też nie można go kupić. To zaraz, to gdzie go można kupić? Tutaj? Yukonie, czy na półwysp, może Półwysep Kolski? Czy ja mogę się przenieść tutaj do garażu? Nie mogę. Ale dlaczego? Tutaj mogę, a tam nie mogłem. Może Półwysep Kolski, może tutaj można kupić, a pewnie tak. No bo to jak. Teraz. Teren. A to tutaj jest 64, ten Azow pewnie. No tak, tu go można kupić. No dobra, to mamy tego Azowa. Zobaczymy, jak go możemy dostosować. Tutaj nie możemy nic. Skrzynia biegów. Zawieszenie nie możemy. Opony to mu. A, opony nie możemy, bo ranga 11. Więc uniwersalne. Wyciągarkę damy mu najlepszą, jaką się da. I rama. Damy mu tą płytę, o coś takiego. Zbiornik burty. No dobra, i teraz możemy go zachować. Dać mapę, z powrotem wrócić się do Michigan i do. I tutaj. No zobaczymy tego Azowa dzisiaj sobie. Ile to już mamy nagrania? A, 25 minut. No dobra. Magazyn Azow. A, zanim tym Azowem wyruszę, to jeszcze bym chciał go dostosować. W sensie wygląd mu zmienić. Tak, to tego nie ruszam. Błotniki tylne. Czekajcie, błotniki tylne. Zderzak przód. O, klimatyzacja kabinowa możemy założyć. Światła postojowe i klakson jakiś nowy, wydech fabryczny. A zaraz, tu coś można kupić z takim czymś. Obręcze. Dobra.
A, malowanie też mamy DLC, to możemy sobie włączyć takie różnokolorowe. A, możemy też wybrać takie barwy narodowe. No to biało-czerwone mogą być. A, fajniej wygląda tak właściwie. Figurki. Dobra, co możemy mu dać? Tego jamniczka mu damy. Akcesoria. Różne karty. Dobra, to możemy zostawić. Zasłonki. A, naklejki. Dobra, o, rozpal mój ogień. Ale nie zmienia się, zobaczcie. Chyba są zbagowane te naklejki. A nie, teraz dopiero zaczęło działać. To w ten sposób działa. Dobra. Dobra, tak. Naklejki zewnętrzne. To jest fajne. Zobaczmy, co jeszcze jest z tych naklejek. A, na przednią szybę. Mamy dosyć dużo różnych. Król ciężarówek. Mad Monster. Dobra, to jest fajne, to sobie zrobimy. A tutaj też zmienimy. Na offroad. No dobra. Rano jest. I teraz po deski musimy pojechać. No dobra, to ruszamy. Zobaczymy w ogóle jak. Bo to też jest 8, tylko że. No dobra, tak wygląda w środeczku. O Jezu, ale. Hałasuje, nie? Ale duże. Widoczność to jest naprawdę fajna. Na nim widać ładnie. Ale wolny jest, ojeju. No, wolniutko będzie jechał, to prawda. A jest taki bardziej dystyngowany samochód, nie? Auto, znaczy samochód, ciężarówka. No dobra, można będzie pospać trochę tutaj, zanim dojedziemy. No, Bandit jest znacznie szybszy. No i ma bardziej czuły tutaj taki gumowy ten układ kierowniczy jest w tym. Wolniej reaguje na skręty, nie? Fajnie, że każdy samochód inaczej się prowadzi, zupełnie to. Mimo że to jest Azov, ten sam też 8 kół, podobne zastosowania, to jednak zupełnie jest inny. No idzie się jak takim pociągiem towarowym. A Bandit to jest taki bardziej jak wiecie, jakiś taki niby samochód ciężarowy, ale taki offroadowy. Ale znacznie wolniej jedzie. No tu żeśmy jechali ponad 40 km na godzinę, a ten zaledwie jedzie na tym czwartym biegu. Tam jest prędkościomierz na dole, to mamy 30 na godzinę.
Tylko. No i tak by się zgadzało, że to jest taka prędkość. No niesamowite. 30. No a nie wiem, może to jest w milach wyskalowane, ale chyba nie, to jest chyba w kilometrach tutaj. Ja to chyba wyskalowałem w menu na kilometry. Ciekawe, czy on w ogóle ma napęd na wszystkie koła i blokadę dyferencjału na stałe włączaną, czy trzeba to przyłączyć? Zaraz zobaczymy. Nie, zawsze jest włączona. To tak jak w Bandicie, no dobra. No banditem to już bym dawno był na magazynie. O jajka, jak to wolno jedzie. No pierwszą wadą to stwierdzam, nie wiem, zobaczymy dalej, ale zaletą jest to, że on na pewno jest bardziej stabilny. To się czuje, zobaczymy jak w praktyce to będzie wyglądać. Na razie to nie ma gdzie go sprawdzić, no chyba że tutaj. Możemy tu się przejechać. On jest bardziej stabilny po prostu dlatego, że wolniej jedzie i mniej go tam trzęsie na tych nierównościach. Może z tego to wynika. Ale nie, on jest chyba ogólnie bardziej taki. Dobra, tutaj musimy zjechać do tego. Po te deski, nie? Tutaj pojechać. Gdzie to idzie ta droga? Tutaj? Kurczę, powiem wam, że nie wiem. Nie pamiętam już. Zaraz się i tym banditem przewrócę. Nie, no chyba w lewo teraz. Faktycznie niech bardziej jest stabilny, to na pewno. No dobra, bierzmy te deski i na zaporę pojedziemy zaraz. Dobra. Ustalmy jeszcze trasę tylko. Tu musimy stąd wyjechać.
Dobra, i na zaporkę. Dziwny jest ten efekt z pierwszej osoby, że tak o. Jak się jedzie na kierownicy, że ten gaz tak jakby dziwnie działa. No, już niedługo będziemy przy zaporze, ale no, na takie trasy powiem wam bardziej wymagające, faktycznie ten może być lepszy, ale jeżeli chodzi o prędkość podróżowania, to jest to kurczę, no trzeba liczyć się jakby z długim czasem. Zobaczcie, to jest czwarty bieg. I tu zaledwie mamy prędkość. Nawet niecałe 30 km na godzinę. Dobra, lecimy do zapory. Dowieziemy te deski, ten most trzeba zrobić i już będziemy wtedy mieli łatwiejszy dojazd z tą misją do tego kamieniołomu. Tylko że zjazd do tego kamieniołomu musimy zrobić po prostu inny, inaczej. Dobra, my jesteśmy, gdzie my w ogóle jesteśmy?
tutaj. Czyli musimy pojechać tu. Potem tu do końca i no i tu już będzie wiadomo. Mi się wydaje, że ten Azov jest dużo cięższym pojazdem od Bandita i też jest jakby większy. No, zdecydowanie jest większy. Pewnie jak lepszy silnik, większy, to by on szybciej też jechał trochę. Ciekawe jak sobie będzie radził na błocie na tych oponach, bo to są niestety uniwersalne. No dobra, doczłapaliśmy się.
No, teraz można zrobić już sobie tą misję z dojazdem tutaj do tego kamieniołomu. Te serwisowe części leżą tutaj, można je pozbierać, ale tam wydaje mi się, że po prostu tu z magazynu je weźmiemy stąd. Znaczy, a tutaj płyta betonowa. A czy tutaj też serwisowych części by w magazynie nie było? Ciekawy jestem właśnie. Ale to już chyba zrobimy sobie, bo zobaczę, ile to jest tego nagrania. O, 47 minut, nie. To już na tym skończymy sobie. Dzisiaj i tak dużo było, bo Azowa żeśmy kupili. Pojechaliśmy na nową mapę, także sporo się zadziało. Także dzięki za uwagę i zapraszam Was na kolejne części na moim kanale. Różne tam filmy się pojawiają. Czasami jest to jeden odcinek z jakiejś gry, czasami dwa. Jakaś taka seria jest czasami nieskończona, zaczęta, ale to myślę, że to jest normalne czasami. Tak to się robi. No dobra, moi drodzy, to trzymajcie się i do następnego.